Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale z kanału Wrzeciąg Gaming. I tak, dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w Geometry Dash. Powracam do tej serii, która chyba ma już ponad 11 miesięcy. A tak z ciekawostek, mój kanał ma obecnie prawie rok. To dla mnie duże osiągnięcie. I zdaję sobie sprawę, że po prostu przesadziłem z regularnością. Bowiem, no, 1 miesiąc to jest jednak wbrew pozorom dużo i boleśnie sobie to uświadomiłem i miałam nadzieję, że będę coraz częściej wrzucał materiały. Spodziewajcie się tego materiału dzisiaj. Jak obiecałem z League of Legends, ale ostatecznie stwierdziłem, że nie 10 łapek, tylko 5. Bowiem zdaję sobie sprawę, że przez ten miesiąc troszeczkę ludzi zapomniało mnie. No i właśnie to jest niestety kwintesencja całego YouTube'a. YouTube jest niestety w tej kwestii dosyć niewdzięczny. Jeszcze jedna rzecz. Przepraszam za brak miniaturek. Mam nadzieję, że ten materiał będzie mieć już miniaturkę. Dlatego spodziewajcie się go tak gdzieś o 17, 16, bo po prostu muszę ją zrobić. Z małą pomocą brata oczywiście. Okej, jak sami tutaj widzicie, mamy wyzerowane. Nic tutaj praktycznie nie grałem. I myślę, że zaczniemy sobie klasycznie od pierwszego levela. Nie będę szedł tutaj na głęboką wodę. Może najpierw pierwszy level, a dopiero potem zobaczymy, czy uda mi się przejść dwa następne kolejne. Oczywiście ten pierwszy level jest już dosyć znany mi, bo nie ukrywam, grałem w Geometry Dash Sub-Zero bardzo, bardzo dużo. Swego czasu oczywiście. Kiedy 2 lata temu wyjeżdżałem do Grecji, no to moi drodzy, brałem tableta i nawalałem tylko do. Nie poszło mi za dobrze, no bo miałem niestety ograniczony bagaż i ograniczony czas. Ale teraz powracamy do tej serii, ale widzicie, moi drodzy, że ta seria. Pamiętam, przypominam sobie teraz ten montaż. Ten montaż, w którym tak naprawdę. No, on nie był profesjonalny, to nie było stworzone w jakimś obecnym czy coś takiego, tylko to było po prostu, słuchajcie, moi drodzy, żałuję to, że to powiem, ale po prostu w PowerPoincie. Ale teraz już tak nie robię, używam teraz wyspecjalizowanych programów do nagrywania i do montażu. Oczywiście troszeczkę mi się poprawił też głos, bowiem mam nowe słuchawki, nowy mikrofon, więc będzie może mnie troszeczkę lepiej słychać. No nie wiem, sami ocencie, możecie napisać w komentarzu, jeśli ktoś ewentualnie byłby chętny. Na początku to wyglądało mniej więcej tak, że jak wrzuciłem materiał z League of Legends, no troszeczkę się zdziwiłem, że tak mało klików w pierwszej godzinie, bo zazwyczaj mieliśmy ze 4 wyświetlenia w ciągu godziny, potem mieliśmy gdzieś tak 5 i na koniec dnia mieliśmy 8. No oczywiście zależy, o której godzinie wrzuciłem film. Ale gdzieś tak 7-8 wyświetleń było dziennie. A potem, no ale teraz zdaję sobie sprawę, że troszeczkę widzów ode mnie odeszło. I ja tutaj całkowicie się już nie dziwię, ale mam nadzieję, że nadrobimy, bo teraz trzeba niestety wziąć się w garść i nagrywać dużo materiałów. Kolejny level nakiem. Gramy oczywiście ten level teraz. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się przejść wszystkie 3 levele, chociaż wątpię, bowiem trzeci level jest po prostu trudny i udało mi się dotrzeć do 65%, kiedy pogrążyłem się w wielogodzinnej sesji gamingowej, tak więc nie mam pojęcia, jaki będzie rekord, albo w ogóle, czy będzie jakiś rekord, ale. Z tym levelem nie będzie problemu, ja już go przechodziłem, ja już go znam mniej więcej. Minusem Geometry Dash, ale w ogóle Rob Top Game jest po prostu to, że już nie ma żadnych nowych tytułów od tego producenta, bo tak naprawdę on stał się sławny dzięki właśnie Geometry Dash i serii związanych z tą właśnie gierką. I jak dla mnie to jest po prostu nieśmiertelne i dla mnie to po prostu nigdy nie umrze. Ale no, myślę, że nie tylko ja bym chciał jakichś może nowych tytułów od tego Geometry Dash. Bo nie ukrywam, no, troszeczkę mi się już tutaj nudzi, bo grałem już we wszystkie, prawie wszystkie tytuły. W Meltdown jeszcze nie grałem, ale to nie ciągnie mi do Meltdown.
Zwłaszcza, że i tak wiem, że w końcu zagram w Meltdown. Bo po prostu najzwyczajniej w świecie to jest po prostu mega wciągające. Ojej. Spider. Wow, tutaj było mega blisko. I przechodzimy. Chyba za pierwszym razem mi się udało. Z tego co mi się wydaje, to właśnie za pierwszym razem mi się udało dokładnie. 77 jumpsów i w minutę 45 nam się to niemalże udało. I no teraz mówię, będzie najgorzej, bo Power Trip to jest po prostu najtrudniejszy level w tej całej grze. No bo w sumie jest, ale to jest najśmieszniejsze, bo ten level jest tak naprawdę hard. Hardcore chyba. Tak to się nazywa, hardcore. Bo jest easy, normal, hard, hardcore. Potem jest chyba impossible? Nie wiem, nie kojarzę, już nie grałem. Nie grałem w tego Geometry Dash Light albo w Geometry Dash Full Version, ale pamiętam, że no taki Can't Let Go na przykład był właśnie hardcore, a był moim zdaniem, w mojej opinii, bardzo dużo prostszy niż ten level. Ale cóż, no nie boję się wyzwań. Mam nadzieję, że uda nam się to przejść. Ale będę starać się ze wszystkich sił, aby to przejść. Wow. Wow. Zapomniałem, że coś tu jest, no. Okej, okay, jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujmy to przejść. Okej. Okay. No, słuchajcie, ja myślę, bo sprawdziłem w YouTubie, że dokładnie 20 marca dołączyłem do tej społeczności i chyba, nie pamiętam, chyba albo wrzuciłem wtedy pierwszy film, albo po prostu dołączyłem do YouTuba, ale to nieważne. I zauważyłem, że właśnie dołączyłem w każdym razie do YouTube'a tego dnia i myślę, że tego dnia również powstanie jakiś odcinek specjałowy. Z okazji 365 czy 6, muszę sprawdzić, czy 366 czy 5. Pamiętam, że tutaj trzeba uwzględnić rok przestępny. No, ale w każdym razie jakiś odcinek się na pewno pojawi z jubileuszowych dat. A teraz muszę się skupić, żeśmy przeszli to. Jesteśmy już bardzo blisko? Okej. Okay. No i świetnie. A może ludzie nie chcą oglądać Geometry Dash, bo wiedzą, że jestem noobem. Słuchajcie, moi drodzy, wydaje mi się, że z racji tego, iż muszę troszeczkę poczekać na te 5 łapek w górę, no bo wiadomo, troszeczkę ode mnie podchodziło, to chyba teraz, ostatni raz spróbuję przejść ten level, albo przynajmniej pobić rekord. I na ten level osobno podzielimy sobie osobny odcinek, za dużo osobno, w którym będziemy próbowali go po prostu przejść do stówy. Nigdy jeszcze nie robiłem, w sensie nigdy jeszcze nie ukończyłem tej gry do stówki, ale po raz ostatni przychodzę tę grę, ten poziom. Okej. Kurde. Jak już mówiłem, 56% to jest wynik, na którym kończę ten level. I co, moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku z Geometry Dash Sub-Zero. Czekam na te 5 łapek w górę. W każdym razie żegnam was. No i cześć.